Witam serdecznie, z tej strony Markiz i zapraszam na dalsze przygody, braci. No to lecimy dalej z naszymi przygodami. Zobaczymy, co nas tu czeka w tym miasteczku. Trzeba obadać, tutaj czegoś nie ma, jakiś skarbu. To jest opuszczone przez piratów. Dobra, idziemy. Alcazar widziałby to inaczej. Nie dasz się nam tym nacieszyć, prawda? Okej, cieszmy się. Ale pamiętaj, po co tu jesteś. Uwierz mi, że pamiętam. Tylko przypominam. Znaleźliśmy okoliczny wodopój. Piractwo zobowiązuje. Niezły widok. Hej. Zdrów. Tak, zdrówko. Co oni tu robili? Koloniści? Tak. No wiesz, tak sobie żyjesz wśród sławnych piratów i co dalej? No wiesz, relaksujesz się, w pełni wyciszasz, sączysz sobie grog, niczego sobie życie. No w sumie. Tyle, że co dzień mijasz posąg Avery'ego. Jak myślisz, ciekawe co by było, jakby życie potoczyło się inaczej? Gdybyś na przykład został tym magikiem? To była niezła opcja. Dobry byłem. To nie była niezła opcja. Wiesz co, zazdrościsz. Niech ci i będzie. Tak od zawsze. Cóż, w kufelku pusto. Zgadza się, obsługa jest tu raczej do bani. Jeszcze się przejdę tutaj zobaczyć. Czegoś nie ma. Na górze. Nawet łóżeczko jest. Dosyć. Dobra, tu nic nie ma. Przeskakujemy. Idziemy dalej. Penetrować. O! Kości konia. Są przywiązane. Jakby zostały porzucone. Ale czemu? Nie wiem. Może ludzie odeszli w pośpiechu? Albo ich stąd zabrano? No, coś mi tu nie styka. Jak myślisz, co się tu wydarzyło? W jakim sensie? No, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, nie? Bawią mnie opowieści o przeklętych skarbach piratów, ale po usłyszeniu twoich historii... Zazwyczaj najprostsze wyjaśnienie jest tym właściwym. Zazwyczaj. Sam chodź coś zobaczyć. To chyba jakiś piracki kodeks.
Ciekawe mieli. Myślałem, że tu nie obowiązywały żadne reguły. Nawet statki pirackie miały swoje kodeksy. Spójrz na to, tu mieszkały rodziny. Tak, to... Gdzie się u licha wszyscy podzieli? Porwało ich do Królestwa Niebieskiego? Kapitan Avery. Zastanawiałem się, kiedy go spotkamy. Gdyby... Jak widać, nawet piracka utopia nie obejdzie się bez paki. Wyobrażasz sobie ten widok? Pirat aresztujący innego pirata? Zalatuje hipokryzją, nie sądzisz? No wiesz, w każdym stadzie są czarne owce. Przepraszam, chciałem tu przejść sobie. Nawet zbroje mieli piraci. Dobra, idziemy dalej. To co się pisze? Co to za znak? Natrafiłem na kilka takich, jak cię szukałem. Kto oznaczał te miejsca? To kolejny symbol? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Może jacyś najeźdźcy? Ci ludzie na pewno mieli pełno wrogów. No, dobrze mówisz. Tędy, idź za mną. Hej, Sam, chodź tutaj. To wygląda ciekawie. Już idę. To chyba jakaś kryjówka. Tak, ale przed nimi ukrywali. Przed swoimi? Zobacz. To chyba układ dzielnicy handlowej. Tak, i... bum. Oto nasz skarbiec. Tu jest wieża. Co oni kombinowali? No to się na drugie dostaniemy. Nie tędy. Czy tędy? Tu tędy się dostaniemy. No, skakuj.
ten skarb. To nasza droga. Okej, spróbujmy. Widzę światło na dole. Hej! Znalazłem dalszą część kolonii. Dobra. Tak, tam taką muszę go uszkodzić. To chyba wszyscy. Weź jak najwięcej amunicji. Na pewno będzie ich więcej. Myślisz, że szukają nas czy skarbu? Znając Rafe'a, jedno i drugie. Rozbieramy trochę. Granatów mamy dosyć. Dobra, idziemy dalej.
nie chcemy. Gdzieś na górę trzeba się bić. Kolejni najemnicy. Widać, panicz miał rację. Lekker, najwyższa pora na wypłatę. Hej, są tutaj! Mam pancerz! Strzelba! Już? Czy jeszcze ktoś? Chyba już wszyscy. Wiesz? Tak, trochę się zmechaciłem. Dobra. Już nie chciałem. Co szukać? Nic tu nie ma ciekawego. Chciałem sprawdzić. Masz jakieś inne wejście. No, dawaj, dawaj, mogę. Tutaj musimy wejść po zakon. Dobra, teraz skaczemy na okno. Jest chyba tu. No chodź tam! Czy to jest stabilne? Jak wszystko inne tutaj! A, skoro tak, to nie. Dobra, dobra! Zaczynam! Nathan, kolejni przed nami. Tu są! Zaczynamy!
Musimy się aż tam dobić. To bierz i odrabin? Tak, jakiś mostki zobaczy. Pobiegać rzekę. Zaraz będę. Patrz! Okej, okay, bądźcie czujni. Pilnujcie tutaj porządku dla naszej szefowej. Tutaj.
No dajesz, dajesz, brat. Chodź, gotów? Jak nigdy. Okej. Dobra. Dzięki. Uważaj, do ziemi daleko. Tak, widzę. Ostrożnie z tym pierwszym stopniem. Bo będzie niezły guz. Tak. Damy radę, idź dalej. No nie wiem, czy to wytrzyma. Ej, jak tam u ciebie? Nieziemski widok. Trzeba się dostać. No to łączy. Którędy. To tu chyba nie da rady wskoczyć na ten nerw dojść. Szybszy. Powiedział nic. Wow, trochę by się spadało. Zaufaj mi i rób to, co ja, okej? Okay? Lecimy na drugą stronę. Dość ładno, jak nie było. Ma ten kod, no bo... Okej, idziemy w tym decydium. No, mamy następną linę. Musimy skoczyć. To wszystko zrobić, tak? No! Coś w tym stylu.
Tu przez okienko musimy wskoczyć. Dużo zwierzaków teraz. Trafiliśmy do bogatej dzielnicy, ale niemieszkalnej. Jak sądzisz, to jakiś budynek władzy? Pewnie tak. Może radzili tu o zagospodarowaniu przestrzennym. Tak. I płacili podatki. Kto wie? Jest co tutaj zwiedzać. Na razie nic nie błyszczy. Rany ładne, ale obrazów nie ma. Najpierw tu było stać na takie rzeczy. Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze na górę. Nie, tu nic nie ma. Okej. Z drugiej strony. Jest, coś tam błyszczy. Tędy też nie przejdziemy. Tam jest dalej przejście. Spójrz na te materiały. Budowa trwała pewnie całe wieki. Z wielkimi stosami forsy. Wiąże się wielka nieodpowiedzialność i brak umiaru. Cóż, gustu w sklepie nie kupisz. Jasna cholera. No, koloniści się odnaleźli. Przynajmniej po części. Jezu. Armaty, barykady. Co tu się wydarzyło? Doszło do jakiejś bitwy. To było pytanie retoryczne. Nie. Ale kto walczył z kim? I o co? Niektórzy z nich mają porządniejsze ubrania. Żołnierze. Czyli koloniści przeciwko żołnierzom. I jeśli to jest skarbiec... To ktoś ewidentnie próbował się do niego dobrać. Tak. Oby mu się nie udało. Oby. No, trochę tych ciał jest tutaj. Rany to robi wrażenie. Mało powiedziane. No, pięknie. Dobrze.
Natomiast tu nie ma wyjścia. No to... Albo i nie. Pomóc ci z tym? Tak. Pusty. Oczywiście. Sprawka Rejfa? Nie. Nikt tego nie dotykał od setek lat. No. To co? Szukamy tropów? Tak, no szukamy. Jest? No i nic. I pusto. Gdzie się podział skarb? Kapitan Avery. Lepsze czasy masz za sobą. No, niezłe ciuszki. Jakiś mundur. Byłeś strażnikiem, co? Dobra robota. Coś znalazłem. Aż dziwne, że jest w tak dobrym stanie. Co to? Stary wykaz. Mnóstwo skarbów. Nathan, tutaj! Hej, Nathan, patrz na to! Co masz? Monety z Libertali. To symbol Avery'ego. Mhm. Przetapiał złoto i bił własną monetę. Sądząc po tym i tych listach załadunkowych, skarb był tutaj. Tak. A to rodzi pytanie, gdzie jest teraz? Dobra. No to wiemy, że walczyli na zewnątrz. Tak, a potem w środku. Koloniści go rąbnęli? Nie. Próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery. Tu. Ojcowie Libertalii. Oznaczeni słowem złodziej. Nie morderca, nie tyran. Złodziej. Kiedy koloniści się tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zaharapcili dla siebie. Piracka natura, tak? Piracka natura. Ha.
Wiem, gdzie go wzięli. Co? Gdzie? To mapa. Tak. A tam? To nasz skarbiec. To mapa Libertalii. No, przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam. New Devon. Czy Avery był z Devon w Anglii? Ano, był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy z nich ma swój symbol. Bo oni tam mieszkali. Proponuję wejść na tamtą wieżę i się rozejrzeć. New Devon, nadchodzimy. No, to jak tam wejdziemy? Dobra, gotowy? Krok pierwszy. Krok drugi. Podnieść żyrando. Dobra myśl. Co się dzieje? Po prostu podziękuj. Dziękuję. Dobra, zrobiło się szykownie. Wejdźmy tam. Spróbuj dosięgnąć drugiego łańcucha. Przepraszam. Wybacz, kondent. Boldridge. Co? Depczesz po Boldridge'u. A, faktycznie. Dobra. No to na górę. Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. Ej. Nie kracz. Nie ma schodów. Myślałem, że jest jeszcze wejście na dół. Dobra, ładujemy się na górę. Ups, pośpieszyłem się. A nie mówiłem? Nathan, widzisz tę wieżę? Widzę! Ja tam muszę skoczyć może. Bo tak się nie dało.
Sam? No? Już nic. Po prostu upewniam się, że jeszcze żyjesz. Już prawie na miejscu. Cieszy się jak dzieciak. Podsadzić cię? Byłbym wdzięczny. Chodź, gotów? Jak nigdy. Okej. Dobra, mam coś. Odsuń się. No, to... Leci! Wow. Niezłe widoki, co? No i jest. Po drugiej stronie rzeki. To co, idziemy? Złupić bogaczy? Ej, da się tam zejść? Tak jakby. Chodź. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do zobaczenia reszty przygód chłopaków. Trzymajcie się ciepło, hej.